Proszę Państwa, możliwy rozwój sytuacji jest następujący. I to jest bardzo nieciekawy scenariusz. Następuje bunt na Ukrainie. Jeżeli w grę wchodzą masowe branki z połamaniem wszelkich praw obywateli, branki, które przekraczają znane nam z historii branki, jakich Hitler dokonywał na narodzie niemieckim, to bunt jest pewny. Ale po co im bunt? Żeby można było wprowadzić na Ukrainę wojska NATO, które nie będą przeciwko Rosji, tylko będą w obronie demokracji. Takie rozjemcze. Rozumiecie? Myk prawny. Wprowadzamy dla ustabilizowania sytuacji wewnętrznej na Ukrainie w celu ochrony demokratycznych władz. Coś jak wojska rozjemcze ONZ, ale NATO. Nie przeciwko Rosji. Ale już te wojska NATO, w tym Polacy, tam na miejscu są. Już są na linii styku. NATO-Rosja w rejonie działań wojennych. O powód do wojny w tym momencie między Rosją a NATO to już tylko milimetry. I wtedy może zadziać się scenariusz nuklearny. Żadnej mielonki na linii Wisły nigdy nie będzie. Będzie zeszklenie. Stopienie się piasku. To powinna być nasza największa obawa. Sami Państwo rozważcie, czy ten scenariusz nie jest możliwy. Zawsze wojna zaskakuje. Zawsze scenariusz wojenny jest inny, niż sobie wyobrażaliśmy. Jest to oczywiście związane z tym, że narracja przekazywana przez media, oficjeli, odwraca uwagę od prawdziwego planu. Nie chcę mówić później, a nie mówiłem. Ale jeżeli ja na to wpadłem, to oni na to nie wpadli? To są naprawdę poważnie opłacani fachowcy. Musieli na to wpaść. A wszystko idzie w stronę tego scenariusza. Także mimo tego, że teoretycznie słabnie zagrożenie, nagle może to wyeskalować. Nie bez powodu. Lloyd Austin ostrzegał swoich żołnierzy. Nie bez powodu.